Cześć, witam w dębowej chatce. W dzisiejszym odcinku wracamy na rancho Skinwalkera. W kulturze i wierzeniach plemion południowo-zachodniej Ameryki istnieją postacie czarowników zwane Skinwalkerami. Posiadają oni zdolność metamorfozy, przyjmując cechy wybranych zwierząt. Wiele kultur na całym świecie przekazuje sobie legendy o istotach zdolnych do takiej samej przemiany. Najbardziej rozpoznawalnym z nich jest wilkołak, który zyskał na popularności dzięki wielu filmom z Hollywood. Opowieści o tym stworzeniu są znane w Europie, Indiach, Egipcie oraz w wielu krajach Afryki. W Ameryce plemiona takie jak Nawaho, Hopi, Utes i inne mają swoje własne wersje legend o skinwalkerach. Mimo różnic, wszystkie te opowieści mają wspólny mianownik. Mówią o złym czarowniku, który potrafi przemieniać się w wilka, kojota, niedźwiedzia, ptaka lub inne zwierzę. Doug Hickman w swojej książce opisuje skinwalkerów z plemienia Navajo jako istoty, które potrafią kontrolować swoje ofiary, zmuszając je do działań, które mogą doprowadzić do ich zranienia, a nawet śmierci to niezwykle potężny czarownik, zdolny do biegu szybszego od samochodów i skoków po klifach na płaskowyżu. Rdzenni Amerykanie są niezwykle niechętni do rozmów na temat Skinwalkerów, nawet w najbardziej ogólnych sprawach. Plemię Navajo szczególnie unika otwartych rozmów na ten temat, szczególnie z osobami, których nie znają. Taka ostrożność wynika z obawy, że może to przyciągnąć uwagę tej istoty. Istnieje również ryzyko, że osoba pytająca o skinwalkerów sama jest jednym z nich i w ten sposób poszukuje kolejnej ofiary, przeklinając ludzi, powodując ogromne cierpienie i śmierć. Ich oczy w nocy świecą czerwienią, jak rozżarzone węgle. Mówi się, że jeśli uda ci się zobaczyć twarz je na guszy, muszą cię zabić. Używają specjalnej mieszanki zwaną przez niektórych trupim proszkiem. Który wdmuchują w twarz swojej ofiary. Wtedy jej język staje się czarny, a ciało wpada w konwulsje, co w końcu prowadzi do śmierci. W rezerwacie Nawaho w Arizonie krąży przerażająca historia, której główną bohaterką była kobieta dostarczająca gazety w godzinach porannych. Podczas jednej ze swoich tras twierdzi ona, że usłyszała niepokojące drapanie do drzwi od strony pasażera swojego samochodu. Obok niej w foteliku samochodowym siedziało jej małe dziecko. Nagle drzwi samochodu otworzyły się, a przed jej oczami ukazała się przerażająca postać istota, której wygląd przypominał hybrydę człowieka i bestii miała jarzące się czerwone oczy i zgrubiałą rękę, która powoli sięgała w kierunku jej dziecka. Kobieta zaczęła z nią walczyć, a gdy w końcu udało jej się zamknąć drzwi, Wcisnęła pedał gazu i ruszyła z miejsca. Ku jej przerażeniu stwór zaczął biec obok samochodu, nadal próbując otworzyć drzwi. Towarzyszył jej aż do momentu, gdy spiskiem opon zatrzymała się przed całodobowym sklepem. Wbiegła do środka, krzycząc i histeryzując. Kiedy jednak pracownik sklepu wybiegł na zewnątrz, istota zniknęła. Choć niektórzy mogą podchodzić do tej historii sceptycznie, Sugerując różne alternatywne wyjaśnienia, w rezerwacie na Wacho traktuje się je z najwyższą powagą. Mimo, że powszechnie uważa się, że skinwalkerzy żerują wyłącznie na rdzennych mieszkańcach, ostatnio pojawiły się doniesienia od białych Amerykanów, którzy twierdzą, że spotkali skinwalkerów podczas jazdy po lub w pobliżu ziem plemiennych. Jednym z takich świadków jest policjant z New Mexico Highway Patrol. Który podczas służby na odcinku autostrady na południe od Galop w Nowym Meksyku miał dwa niezależne spotkania z przerażającym stworzeniem. Istota, której oblicze przypominało upiora, przyczepiła się do drzwi jego pojazdu i biegła z prędkością równą prędkości jego samochodu. Na początku mężczyzna myślał, że stworzenie jakoś przyczepiło się do jego auta ale po chwili zdał sobie sprawę, że biegnie ono z taką samą prędkością. Oficer opowiedział, że kilka dni później doświadczył niemal identycznego zdarzenia w tym samym rejonie. Te spotkania z istotą o wstrząsającym wyglądzie bardzo go przeraziły. Jednak nie zdawał sobie sprawy, że wkrótce otrzyma potwierdzenie, iż to, co widział, nie było jedynie wytworem jego wyobraźni. Niedługo po drugim incydencie, podczas rozmowy z kolegą z drogówki, oficer zdecydował się opisać swoje doświadczenie. Ku swojemu zdumieniu, drugi funkcjonariusz przyznał, że on także miał spotkanie z tajemniczym stworzeniem o białej twarzy przypominającej maskę, która pojawiła się znikąd, a następnie niezrozumiałym dla niego sposobem dotrzymywała kroku jego radiowozowi, gdy ten pędził przez pustynię. Pierwszy oficer, mimo upływu czasu, wciąż patroluje ten sam odcinek autostrady. Przyznaje jednak, że za każdym razem, gdy wjeżdża na ten teren, odczuwa strach. Jest też historia pewnej rodziny europejskiego pochodzenia, która do dziś, choć niechętnie, opowiada o swoim spotkaniu ze skinwalkerem. Mimo że miało ono miejsce w 1983 roku. Podczas nocnej podróży drogą 163 przez rozległy rezerwat Nawaho czworo członków rodziny poczuło, że ktoś ich obserwuje. Kiedy ich pickup zwolnił, aby pokonać ostry zakręt, zrobiło się dziwnie, jakby czas nagle zwolnił. W tym momencie coś niezwykłego wyskoczyło przed pojazd z przydrożnego rowu. To coś było czarne, owłosione i znajdowało się na wysokości naszego wzroku. Wspomniał jeden ze świadków. Czymkolwiek to było, nosiło męskie ubranie. Miało na sobie biało-niebieską koszulę w kratę i długie spodnie. Jego ręce były uniesione nad głową, prawie dotykając dachu samochodu. Wyglądało jak włochaty człowiek lub zwierzę w ubraniu człowieka, ale nie przypominało małpy ani nic podobnego. Jego oczy były żółte, a usta otwarte. Ojciec rodziny, który służył dwie tury w Wietnamie, zrobił się blady jak ściana. Włosy na jego szyi i ramionach stanęły dęba, a na skórze pojawiła się gęsia skórka. Chociaż podczas tego dziwacznego zdarzenia czas wydawał się stać w miejscu, samochód jechał dalej, a rodzina wkrótce znalazła się kilometr dalej na autostradzie. Kilka dni później, w swoim domu w Plagstaff. Rodzina została brutalnie wyrwana ze snu przez dudnienie głośnych bębnów. Kiedy zaniepokojeni wyglądali przez okna, dostrzegli trzy ciemne sylwetki, które wyglądały jak mężczyźni gromadzący się przed ich ogrodzeniem. Te tajemnicze postacie usiłowały przekroczyć ogrodzenie i wtargnąć na ich posesję, jednak w niewyjaśniony sposób nie były w stanie tego zrobić. Frustracja z powodu nieudanego wtargnięcia skłoniła te istoty do rozpoczęcia śpiewów w ciemności, podczas gdy przerażona rodzina przebywała wewnątrz. Ta historia rodzi wiele pytań. Jeśli istoty te były skinwalkerami, a ci mają zdolność przemiany w zwierzęta, a nawet latania, nie jest jasne dlaczego nie byli w stanie przeskoczyć przez ogrodzenie. Nie wiadomo również, czy świadkowie zawiadomili policję o próbie wtargnięcia. Frances, córka rodziny, twierdzi, że skontaktowała się ze swoją przyjaciółką, kobietą z plemienia Navajo, która jest ekspertką od czarów. Ta odwiedziła dom, dokonała inspekcji terenu i jej zdaniem intruzi byli skinwalkerami przyciągniętymi mocą rodziny. Według niej skinwalkerzy zamierzali przejąć tę moc nie zważając na środki, które musieliby zastosować. Przypuszczała, że nieudane wtargnięcie wynikało z ochrony, która otaczała rodzinę. Przyznała jednak, że cała sytuacja była niezwykle nietypowa, ponieważ skinwalkerzy rzadko zwracają uwagę na osoby nie będące Indianami. Kobieta z plemienia Navajo przeprowadziła w domu ceremonię błogosławieństwa. Bez względu na to, czy ceremonia miała jakiekolwiek uzasadnienie czy nie, rodzina poczuła się po niej lepiej i od tej pory nie doświadczyła już podobnych zdarzeń. Ta niepokojąca relacja nie jest przedstawiona jako dowód na istnienie skinwalkerów. Nie ma oczywiście żadnej możliwości, aby ją w 100% potwierdzić lub jej zaprzeczyć. Opowiadam o niej jedynie jako przykład strasznych i niepokojących opisów które są charakterystyczne dla tej istoty. Pokazuje to również, że temat je na Glushi nie jest dla rdzennych Amerykanów jedynie upiorną opowieścią dla dzieci. Jak więc legenda o skinwalkerach związana jest z ranczem Shermanów? Junior Hicks, przyjaciel plemienia UT, twierdzi, że obecność skinwalkerów do rzeczu Uinta sięga co najmniej 15 pokoleń wstecz. Rancho jest uważane przez członków plemienia za miejsce, które nie powinno być przez nich odwiedzane, ponieważ leży ono na terenie zamieszkanym przez Skinwalkera. Nawet dzisiaj członkowie plemienia Ute nie mają odwagi, aby postawić stopę na tej przeklętej ziemi. Jednakże niekoniecznie wierzą oni, że Skinwalker faktycznie mieszka na Ranchu. Junior Hicks twierdzi, że Utesowie powiedzieli mu, że Skinwalker mieszka w miejscu zwanym Dark Canyon, które znajduje się w bliskim sąsiedztwie Ranch'a. W latach 80. Hicks zwrócił się do starszyzny plemiennej z prośbą o zgodę na zbadanie Dark Canyon. Według niego w kanionie znajdują się starożytne petroglify, z których niektóre przedstawiają Skinwalkera. Jednak Rada Plemienna odrzuciła jego prośbę. Jeden z członków rady zwierzył się później Hicksowi, że plemię nie chciało niepokoić tej istoty, obawiając się, że może to spowodować problemy. Rada plemienna doradziła Hicksowi, aby zostawił go w spokoju. Dan Beniszek, antropolog, sugeruje, że niektóre elementy historii opowiadanej przez Utesów mogą nie być do końca prawdziwe. Uważa on za mało prawdopodobne, że Nawaho zwróciliby się o pomoc do Skinwalkera, aby dokonać zemsty na Utesach, niezależnie od tego, jak bardzo by tego pragnęli. Skinwalkerzy są uważani za samolubnych, chciwych i niegodnych zaufania. Gdyby Nawaho wiedzieli, że ktoś jest Skinwalkerem, prawdopodobnie zdecydowaliby się na jego zabicie, a nie na prośbę o pomoc w walce z Utesami. Poza tym, nawet gdyby Skinwalker został poproszony o pomoc, raczej nie zdecydowałby się na to. Ponieważ motywy jego działań są skierowane na osiągnięcie własnych korzyści. Z perspektywy Nawaho ta historia nie ma sensu. Jednakże z punktu widzenia Utesów, historia ta może być prawdziwa. Różne plemiona lub grupy etniczne często opowiadają historię o złych intencjach innych plemion, z którymi są w konflikcie. Opowiadają o tym, jak inne plemię jest w sojuszu z czarownikami lub praktykuje kanibalizm. Utesowie mogli opowiadać sobie taką historię jako sposób na wytłumaczenie swoich nieszczęść. Hicks powiedział również, że Indianie często mówią, że widzą Skinwalkerów. Kiedy wyjeżdżają na obóz, rozsypują korę wokół swoich obozowisk i zapalają ją jako ochronę przed tymi istotami. Ale nie tylko Indianie, bo biali też je widzą. Podobnie jak ich sąsiedzi z plemienia UT, X czasem używa terminów skinwalker i Sasquatch zamiennie. Mówi, że widział zdjęcia charakterystycznych ogromnych śladów, często kojarzonych z wielką stopą, zrobione w pobliżu rancha Shermana. Jednak to, czy był to zwykły Sasquatch, czy o wiele bardziej złowrogi skinwalker. Nie zawsze jest jasne, nawet dla tych, którzy akceptują istnienie obu. 16 lat temu miał miejsce incydent, w którym skinwalker pojawił się na ganku w Fort Duchesne. Wezwano tam policję plemienną i ślad skinwalkera, który prowadził na wschód w kierunku rzeki. Oddano kilka strzałów i myślano, że skinwalker został trafiony, ponieważ na ziemi znaleziono krew ale nigdy nie odnaleziono ciała. W wywiadzie, pewny mężczyzna z plemienia Ute, który pełnił funkcję oficera ochrony dla swojego plemienia, opowiedział on o swoim osobistym spotkaniu z Wielką Stopą. Brandon Ware przeszedł szkolenie policyjne w Akademii związanej z Biurem Spraw Indiańskich. Brandon opowiadał, że pracował na nocnej zmianie od 22 do 4 rano, Pilnując budynku plemiennego położonego w pobliżu Battle Hollow. Pewnej nocy, między północą a pierwszą, poszedł na obchód terenu. Zauważył, że psy w środku były spokojne, ale intensywnie wpatrywały się przez okno na coś, co znajdowało się na zewnątrz. Nie szczekały, tylko patrzyły. Brandon wspomina: Mogłem zobaczyć coś dużego i okrągłego na patio. Włosy stanęły mi dęba i zacząłem się nieco niepokoić, próbując zrozumieć, co to mogło być. Stałem tam i obserwowałem to przez kilka minut, a potem to coś przeszło za wzniesienie i skierowało się w dół drogi. Nawet po tym, jak zniknął, można było poczuć jego zapach. Brandon opowiadał, że kiedy stworzenie zorientowało się, że jest obserwowane, na chwilę spojrzało na niego, a następnie przeskoczyło przez niski murek który otaczał obszar Patio na zewnątrz budynku. Następnie uciekł w kierunku dzielnicy Little Chicago, rozbijając się o śmietniki, gdy przechodził obok domów, wywołując głośne szczekanie wszystkich psów w okolicy. Brandon natychmiast wszedł do budynku i zadzwonił do innego oficera dyżurnego, który był w pobliżu. Do czasu, gdy opuścił budynek, drugi oficer już podjechał swoim samochodem patrolowym. Poprosił on kolegę, aby ten wyłączył silnik, aby mogli posłuchać, w którym kierunku ucieka. Następnie wskoczyli do auta i pojechali w dół wzgórza, aby spróbować go dogonić. Podążali po rozrzuconymi śmieciami, jednak nie widzieli go już więcej tej nocy. Ware opisał stworzenie jako ogromne, pokryte włosami i stojące na dwóch nogach. Mężczyzna miał przy sobie latarkę. I co ciekawe, działała ona doskonale, gdy sprawdzał budynki, jednak gdy chciał skierować strumień światła na to stworzenie, światło zgasło, a latarka zaczęła działać ponownie, gdy istota uciekła za wzgórze. Oficer wyznał, że to coś biegło bardzo szybko, taranując śmietniki na swojej drodze. Zaledwie kilka nocy później, Wear miał okazję ponownie spotkać to nieznane stworzenie. Wraz z innym oficerem, Bobem, patrolowali boczną drogę prowadzącą do miejsca znanego jako Shorty Hill. Zjechali z drogi na pastwisko, którego ogrodzenie było rozcięte. Gdy podjechali bliżej, światła ich samochodu oświetliły dużą, czarną i owłosioną istotę która w pewnym momencie odwróciła głowę i spojrzała na ochroniarzy wielkimi czerwonymi oczami. Mężczyźni uzbrojeni w pistolety i strzelby podbiegli szybko w miejsce, gdzie istota stała kilka sekund wcześniej, jednak już jej tam nie było. Zapytany o opinię, czy widział Sasquatcha czy Skinwalkera, Ware odpowiedział, że stworzenia te to dwie różne istoty. Według niego Saskłacz to stary człowiek, który mieszka nad nami. Przychodzi i obserwuje ludzi, a potem wraca do siebie. Wydziela on nieprzyjemny zapach, podobny do brudnego bezdomnego. Natomiast to, co widział, wydzielało według niego o wiele większy smród. Jednak wątpi, aby był to skinwalker. Istoty te są wielkości człowieka, a to, co widział, było dużo większe. Skinwalker może przyjść w nocy i obserwować cię z ukrycia, a ty nie miałbyś pojęcia, że stoi tuż obok. Ware podkreślił, że wśród Utesów obserwacje Skinwalkerów nie należą do rzadkości. Opowiadał o swoim spotkaniu z dwoma zmiennokształtnymi stworzeniami w pobliżu rancha Shermana. Postacie, które opisał, były tak niezwykłe i tak odległe od naszej codziennej rzeczywistości, że mogły wydawać się niemal komiczne, jakby wzięte prosto z sobotniej kreskówki. Jeden z mieszkańców, który zobaczył je na drodze w Fort Duchesne, opisał je jako ludzi z psimi głowami, którzy palą papierosy. Ware opisał te postacie z całkowitą powagą i nie dzielił się swoją historią dla zabawy. Dla niego, jak i dla wielu innych, skinwalkerzy są tak samo realni jak poranne słońce czy wieczorny księżyc. Są one integralną częścią codziennego życia i historii rancha Shermanów. Czy to, co widzą świadkowie na tym terenie, to klątwa Skinwalkera rzucona przez jednych Indian na drugich, czy raczej wszyscy mieszkańcy tego terenu od setek lat obserwują istotę, która przyjmuje w chwili, gdy zostaje zobaczona formę stworzoną w wyobraźni obserwatora. Cały miks jej lęków i innych dziwnych myśli, które na przykład pojawiają się w trakcie snów. Jeśli skinwalker naprawdę jest istotą zmiennokształtną, zdolną do kontroli umysłu i innych sztuczek, to czy może mieć również zdolność do generowania koszmarnych wizji wielkiej stopy lub UFO? Czy może wykradać i okaleczać bydło, spalać psy, generować obrazy potworów? Nieznanych stworzeń lub wymarłych gatunków, a także straszyć nieszczęsnych mieszkańców tego obszaru innymi paranormalnymi aktywnościami, jednocześnie świetnie się bawiąc i obserwując ich reakcje? A może to coś od setek lat prowadzi badania nad ludźmi, zbierając dane na temat naszej psychiki i zachowań w ekstremalnych sytuacjach? Pytanie tylko, w jakim celu? Gdy na ranczu Shermanów nadeszła zima, temperatury gwałtownie spadły. Było to zupełnie inne doznanie od łagodnych zim, do których rodzina przywykła w Nowym Meksyku. Nie żałowali jednak przeprowadzki, to znaczy jeszcze nie. Terry spędzał dużo czasu w nocy, próbując opanować dziwne wydarzenia na swojej posesji. Zaczęły się one nasilać, gdy tylko sprowadził na nią bydło. Każdej nocy Sherman skradał się, próbując złapać intruzów. Szybko zdał sobie jednak sprawę, że nie jest to takie proste. Wydawało się, że cokolwiek to było, wykrywało jego obecność. Mógł dostrzec ich tylko w oddali, ale nigdy z bliska. Pod koniec jednej z bezowocnych nocy, twardo ubity śnieg chrupał mu pod stopami. Gdy szedł powoli z powrotem do domu z zachodniej części rancza. Było około minus 30 stopni i Tery miał już dość. Było mu strasznie zimno. Gdy szedł przez pokryte śniegiem zbocze urwiska, w bladym świetle kątem oka zauważył niewielki ruch, który przykuł jego uwagę. Odwrócił się w stronę grzbietu i oniemiał. Na tle pokrytego śniegiem grzbietu. Nagle znikąd pojawił się samolot. Przypominał on hybrydę F117 i B2. Co najdziwniejsze, to to, że maszyna ta nie wydawała żadnego dźwięku. Poruszał się w całkowitej ciszy. Nie było również wiatru. Samolot znajdował się zaledwie około 7 metrów nad ziemią. Kiedy zaczynał lecieć w kierunku Terego, na śniegu zaczęły tańczyć drobne, wielobarwne światełka. Wydawało się, że pochodzą one z samolotu, jednak Terry nie potrafił zrozumieć, w jaki sposób są one wyświetlane na śniegu. Całkowita cisza i ledwo wyczuwalny ruch obiektu sprawiły, że Terry był przekonany, iż nie zauważyłby go, gdyby nie jego wyraźny zarys na tle białego puchu. Samolot czerwonego koloru poruszał się bezgłośnie i powoli. Co sprawiało wrażenie, jakby przeciwstawiał się grawitacji. Tery przykucnął na śniegu, starając się pozostać niezauważonym. Samolot powoli przemieszczał się wzdłuż grzbietu, jakby przeszukiwał teren. Jego miniaturowe, dyskotekowe światła rysowały cichy wzór na śniegu, kiedy obiekt powoli skręcał na końcu grzbietu, a następnie kontynuował swoją podróż po śniegu, jakby czegoś szukał. Było to powolne, metodyczne poszukiwanie. Tylko czego? Zarys obiektu oddalonego o mniej niż 100 metrów pozwolił Teremu dobrze się przyjrzeć jego krótkim, matowym, czarnym skrzydłom. Wyglądał jak mała wersja Stealth F-117. Jego dziwna, skośna konstrukcja wydawała się do niego podobna. Mężczyzna wiedział jednak, że odrzutowiec ten jest wyjątkowo głośny. Kiedy Sherman wstał i rozciągnął swoje obolałe, zmarznięte ciało, dyskotekowe światła zgasły, a obiekt skierował się w jego stronę. Zawisł bezgłośnie nie więcej niż 50 metrów od niego i zaledwie 5 metrów nad ziemią. Terry wstrzymał oddech. Obiekt oddalił się od niego w milczeniu, nie zwiększając prędkości, aż zniknął w mrocznej nocy za granią. Sherman odetchnął z ulgą i upadł na kolana w śniegu. Spojrzał kilkukrotnie za siebie na obszar w pobliżu grani. Zastanawiał się, co to za zaawansowana technologia kto jest jej właścicielem i co robiła nad jego ranczem Wiuta. Terry w milczeniu wrócił do domu, gdzie spała jego rodzina. Kilka tygodni później jego żona Gwen wracała z pracy do domu ich starym poobijanym Chevroletem, kiedy doszło do kolejnego incydentu. Było około 18.00. Terry wyjechał z miasta na kilka dni. Dzieci przebywały u przyjaciół, a ona nie była zbytnio zadowolona, że spędzi tę noc sama. Po zamknięciu za sobą bramy wjazdowej skoczyła z powrotem do samochodu. I w tym momencie zauważyła przesuwający się powoli czarny cień. Wyglądało to jak ciemna chmura, mimo że noc była jasna. Podnosząc wzrok ku niebu, Gwen zadrżała na widok ogromnego czarnego trójkątnego obiektu, który powoli przemieszczał się na niewielkiej wysokości. Zdawał się śledzić jej samochód. Jechała powoli po wyboistej drodze gruntowej, zmierzając w kierunku domu. Przerażenie, które ją ogarnęło, było nie do opisania. Trójkątny statek powietrzny poruszał się w absolutnej ciszy i znajdował się zaledwie 8 do 10 metrów nad jej samochodem. Przez przednią szybę mogła dostrzec jego masywną sylwetkę, a po spojrzeniu przez boczne okna ujawniło matowo-czarne skrzydła. Wielobarwne światełka czerwone, zielone, niebieskie i żółte. Tańczyły na ziemi po obu stronach drogi, gdy przyspieszyła. Obiekt unosił się nad nią przez krótki odcinek drogi, aż do momentu, gdy skręciła na podjazd do domu. Czarny trójkąt odleciał na zachód, przelatując nad domem, aż zniknął z jej pola widzenia. Kobieta była przerażona. Przypomniała sobie opowieść męża o cichym, dziwnym obiekcie przypominającym myśliwiec stealth, który widział. Zrozumiała, że to coś powróciło. Zadzwoniła do Terego, który przebywał w hotelu. Udało mu się ją uspokoić. Jednak godzinę później, gdy Gwen samotnie i w pośpiechu zjadła kolację, spojrzała i zauważyła coś, co wyglądało jak duży kamper zaparkowany na pastwisku nie więcej niż 200 metrów od jej okna. Wnętrze kampera było oświetlone jasnym światłem, i kobieta mogła dostrzec coś, co wyglądało jak ustawione na środku biurko. Zastanawiała się, co ten kamper robi na ich nieruchomości i jak się tam dostał, skoro jedynym wejściem na rancho był wjazd tuż za jej domem. Nagle w jej polu widzenia pojawiła się czarna postać, która usiadła za biurkiem. Wydawało się, że jest ubrana w czarny mundur, a jej twarz była zakryta. Osobnik ten siedział przy biurku w środku nocy na jej posiadłości położonej na odległym ranchu w Utah. To było naprawdę dziwne. Postać nagle wstała i podeszła do czegoś, co wyglądało jak drzwi wypełnione światłem. Wielkość tej istoty zarysowanej na tle jasno oświetlonego wnętrza kampera Przyprawiło ją odreszcze. Wyglądała na ogromną i prawdopodobnie płci męskiej. Jeśli to były normalne drzwi kampera, to postać mogła mieć nawet 2,2 metra wzrostu. Wydawało się, że ma na sobie czarne ubranie, czarne nakrycie głowy i wysokie do kolan buty w tym samym kolorze. Nagle przyszło jej do głowy, że dziwaczny czarny trójkąt, który widziała wcześniej, i ta groźna postać mogą być ze sobą powiązane. Istota ta patrzyła przez jasno oświetlone drzwi prost na nią. Czuła jego zimne spojrzenie. Kobieta szybko zasłonęła zasłony okienne i pośpiesznie zadzwoniła do męża. Chciała, żeby wrócił jak najszybciej. Biorąc pod uwagę nutę wysokiej paniki w jej głosie, Terry postanowił szybko wrócić na rancho. Jechał całą noc i był na miejscu następnego dnia rano. Gdy Sherman wrócił do domu, razem poszli do miejsca, gdzie jego żona widziała obiekt przypominający kamper. Gdy dotarli na miejsce, z przerażeniem odkryli ogromne ślady stóp odbite w miękkim błocie. Gwen wpadła niemal w histerię. Ślady nie miały żadnego bieżnika i były długie na ponad 45 cm. Wydarzenie to sprawiło, że Shermanowie nie pozwalali dzieciom chodzić w nocy po ranczu. Wiedzieli, że na ich posiadłości czaiło się coś, czego nie potrafili wyjaśnić. Gwen nie wychodziła już wieczorem, choć uwielbiała nocne spacery po swojej ziemi. Od tego dnia członkowie rodziny Sherman byli znacznie ostrożniejsi, kiedy dotarło do nich, że może im grozić niebezpieczeństwo. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego materiału o oranżu Skinwalkera. Jak zawsze jestem ciekaw Waszych opinii. Komentujcie, lajkujcie, a także jeśli lubicie tego typu filmy, subskrybujcie Dębową Chatkę, aby być na bieżąco z najnowszymi materiałami. Do usłyszenia.